No to witam wszystkich. Dzisiaj naszym pacjentem jest Golfik 6. Tutaj akurat standardowo cieknie pompa wody. W serwisówce jest napisane, że pompę wody wymienia się, znaczy rozrząd wymienia się po 160 tysiącach przebiegu. Niestety jest to mit, coś się konstruktorzy pomylili w obliczeniach, bo już chyba robię, nie wiem, z 20 auto z tą samą wadą, że leci z pompy wody. Wszystko wytrzymuje, rozrząd cały wytrzymuje, ale pompa wodna tego nie wytrzymuje, widać jak tutaj leci. Jest ten silnik 1.6 montowany w Passatach, B7, jest też montowany w Golfach i w różnych innych Volkswagenach, więc rozrząd nie zmieniamy co 160 tysięcy, tylko najlepiej już po 120 tysiącach rozrządzik zmienić. Jeżeli by tam ktoś potrzebował pomocy, momenty dokręceń czy coś, no to śmiało pisać w komentarzach, to pomogę. I do następnego filmiku, do zobaczenia.